Dobry wieczór. Bardzo Państwu dziękujemy za przybycie na dzisiejszy koncert, zarówno Państwu, którzy są obecni z nami tutaj, jak i również Państwu, którzy postanowili ten koncert obejrzeć w domu, korzystając z internetu. Bardzo nam miło, że w tak trudnym i ciężkich czasach, właściwie w każdej branży, mamy możliwość wystąpić tutaj dla Państwa jakby publicznie i na żywo, więc jest to dla nas ogromny zaszczyt i bardzo się z tego powodu cieszymy. Tak, dzisiejszy koncert ma tytuł Od Moniuszki do Nirwany i taki właśnie repertuar zaprezentujemy przed Państwem. Będzie dosyć zróżnicowany, począwszy od muzyki klasycznej przez muzykę filmową, przez nasze własne aranżacje muzyki rozrywkowej. I jako pierwszy utwór, który zagraliśmy dla Państwa, był to utwór Stanisława Moniuszki, pieśń Prząśniczka w naszej własnej aranżacji. A kolejnym utworem będzie Błękitna Rapsodia George'a Gershwina w opracowaniu na cztery ręce.
Bardzo, bardzo dziękujemy. To była oczywiście Błękitna Rapsodia George'a Gershwina. A kolejny utwór, który dla Państwa zagramy, właściwie dwa utwory, z jednej suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a. Będą to chyba najbardziej znane utwory z tej suity, czyli Poranek i W grocie króla gór.
Bardzo dziękujemy Państwu. Kolejnym utworem, który zagramy, będzie to druga węgierska rapsodia, słynna rapsodia Franciszka Liszta. A jeszcze chciałbym kilka słów o nas powiedzieć, bo w sumie za dużo nie powiedzieliśmy. Więc pochodzimy z Dąbrowy Górniczej, tak jak sama nazwa naszego duetu Dąbrowa Piano Duo wskazuje. Przyjaźnimy się już długi czas, już około 20 lat. No więc długo. Gramy ze sobą razem już od 5 lat. No i może jeszcze Łukasz kilka słów powie o nas. No dobrze, no to w takim razie jeszcze dodam, bo to jest to właściwie ciekawa sytuacja, że oboje zaczynaliśmy edukację muzyczną w tej samej szkole w Dąbrowie Górniczej, u tej samej pani profesor. Następnie kontynuowaliśmy edukację, ja w Katowicach, Krzysiek w Bytomiu, u tej samej też pani profesor, która uczyła w obydwu szkołach. Później na studiach byliśmy również na tym samym roku i... Proszę? Tak, prawie jak bracia. I po studiach rozpoczęliśmy pracę jako nauczyciele w szkole, w której zaczynaliśmy się uczyć. Więc nic, no to utworzę proszę Krzysiek w takim razie. A już powiedziałeś, że będzie Franciszek Liszt, więc zapraszamy do słuchania. Thank you.
Bardzo Państwu dziękujemy. To był najdłuższy już utwór na dzisiejszym koncercie. Teraz będziemy grać troszkę krótsze. Jako trzy kolejne utwory będzie to wiązanka utworów z muzyki filmowej. Jako pierwszy będzie to utwór z filmu Gwiezdne Wojny, słynny motyw Cantina Band. Drugim utworem będzie to motyw z filmu James Bond, a trzecim motyw z filmu Mission Impossible. To jeszcze tylko dodam, a przy okazji wezmę oddech, że jest to scena, chociaż właściwie ja mówię, a Krzysiek zna lepiej tą scenę, więc ty opowiedz o tej scenie. Jest to scena, gdzie w kantynie Luke Skywalker wchodzi do kantyny i w tej kantynie jest zespół takich kosmitów, którzy grają na instrumentach przypominających obój albo klarnet i właśnie oni grają ten motyw. Więc możliwe, że Państwo mogą z tego fragmentu Gwiezdnych Wojen kojarzyć. A teraz James Bond i Mission Impossible. Thank you.
Bardzo dziękujemy. Kolejny utwór, który dla Państwa zagramy, będzie to ponownie powrót do klasyki, ale takie bardziej, powiedziałbym, tanecznej. Wykonamy dla Państwa Libertango Astora Piazzolli, oczywiście w aranżacji na cztery ręce. I jako ciekawostkę powiem jeszcze, że ten utwór był tak często aranżowany i wykorzystywany przez najrozmaitsze grupy muzyczne, duety, kwartety, solistów nawet, że powstało aranżacji ponad 600 aranżacji tego właśnie utworu, a my dla Państwa zagramy właśnie na cztery ręce. Bardzo Państwu dziękujemy.
Teraz powrócimy na chwilę do muzyki polskiej i zagramy taniec szósty z takiego cyklu Album Tatrzańskie Ignacego Jana Paderewskiego. Bardzo dziękujemy i na zakończenie dzisiejszego koncertu chcielibyśmy dla Państwa zagrać dwa utwory i obydwa są naszymi aranżacjami. Jeden jest to aranżacja utworów w sumie dwóch Heart-Shaped Box i Smells Like Teen Spirit zespołu Nirvana, a drugi jest to nasza własna aranżacja na temat Boogie Woogie. Zapraszamy.
Bardzo Państwu dziękujemy za tak miłe przyjęcie. To był utwór Sunny Bonnie M na zmianę pogody trochę, bo za oknem na dworze jest trochę deszczowo, więc chcieliśmy trochę słońca dodać. Bardzo, bardzo, bardzo również dziękujemy i życzymy Państwu przede wszystkim dużo zdrowia i mamy nadzieję, że już w najbliższym czasie będziemy mogli spotykać się na wszystkich salach koncertowych w jak największym gronie i trzymajmy za to kciuki i życzmy sobie tego, a Państwu życzymy zdrowia. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.